Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejny program Nasz Komentarz. I znów naszym gościem jest pan Janusz Niemczyk, stały korespondent, współpracownik Gońca. Witam i dzisiaj temat wakacyjny, bo akurat no, sierpień to jest miesiąc, kiedy wielu z nas spędza urlopy i wielu z nas wyjeżdża z dziećmi. Jesteśmy całą rodziną. Dzieci się również wtedy mogą uczyć. I uczyć się rzeczy, które mogą im się przydać w życiu, nieoczekiwanie. A chcę o tym powiedzieć dlatego, że skłoniła mnie to do tego, co chcę powiedzieć, rozmowa z moim bratankiem, dzisiaj 28-letnim mężczyzną, ale kiedyś przyjechał do Kanady, mając 4 lata i jego tato zabierał go na wyprawy kanu. No był że tak powiem, w harcerstwie. Był żeglował tutaj między innymi tutaj, nie wiem, czy pan pamięta Cezarego Giluka? On nie, tutaj nie, miał kilka nie, żeglówek, nie, zabierał nie, też nie. dzieci na Dunaj Ontaryjskie, tak. No i on oprócz tego pływał w Toronto Brigantine. A. Jeden sezon, jego siostry pływały po 2 sezony na Toronto Brigantine, czyli na tych szkunerach, czyli wakacje pod żeglami, to w Polsce się nazywa. Tak, to były, tak, tylko że to tutaj dosyć drogie jest. Pamiętam, że to wtedy kosztowało, tydzień kosztował $550 tak. 10 lat temu. Tydzień tam. I rozmawiałem z nim, bo on teraz pracuje na framing, na 20 piętrze, forming, wróć, na forming, czyli na wylewaniu konstrukcji tej betonowej na 20 piętrze. A tak się złożyło, że wylądował jako cieśla na budowie. Był 4 lata na studiach, ale no, nie skończył studiów. Tak mi się życie ułożyło. Nie wszyscy kończą studiów i też nie wszyscy mają po studiach dobrze płatne prace, więc to... No tak, tutaj mówimy o $37 na godzinę. I ja mówię, no to co ci się najlepiej, najbardziej przydaje, pracując tam na tym 20 piętrze wieżowca? A on mówi, słuchaj, wszystko. Ale najbardziej mi się przydają umiejętności z żeglowania, dlatego że przede wszystkim na wysokości pracujemy, mamy dobry balans, a poza tym jest bardzo dużo umiejętności manualnych. Wszystkie umiejętności te, które zdobyłem, jeżdżąc na łódkach, na kampingi, na biwakowanie, na kanu, to wszystko mi się przydaje, bo na przykład teraz mam chłopaka, który przyszedł, którego ja uczę, którego dali mi do nauki jako cieśle. Notabene ten chłopak był wychowany w downtown Toronto, Portugalczyk. Pracował jako bartender, a teraz jego uczę, ale on nie wyjeżdżał nigdzie poza miasto. Toronto, poza miasto. I tak go obserwuję, on, brakuje mu tych, jest inteligentnym człowiekiem normalnym, ale brakuje mu tych podstawowych umiejętności manualnych, tak, zręcznościowych. Ja myślę, że to jest też kwestia takiego psychofizycznych umiejętności, czy też mentalności, odpowiedzialności. To łódka tego uczy, żeglarstwo tego uczy, że no, tutaj współpracujemy w grupie i że każdy z tych załogantów, jak to się mówi, jest ważny. Ale wracając do wyjazdów wakacyjnych... Czyli współpraca, tak? W grupie. Współpraca tak. W grupie, tam zmiana żagli, zmiana... W każdym razie, wracając do tych wakacyjnych wyjazdów z rodziną, ja myślę, że to jest też to, że dzisiaj szkoła przestała uczyć tego, czego uczyła dawniej, to znaczy właśnie dobrej współpracy w grupie, właśnie przywództwa, że szkoła praktycznie rzecz biorąc się rozmyła jako element wychowania młodych ludzi. I dlatego większa odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. Na tym, żeby pokazali dziecku, no, na czym życie polega, że tak powiem. Czyli to, co po angielsku się mówi, że challenge codzienny, tak?
że to, tak, że to że, nie jest challenge na gry na komputerze, jak przegrywam z komputerem. Siebie, że trzeba wymagać od siebie i że pewne sytuacje, wie pan, ja myślę, że to ma bardzo ciekawy aspekt, że pewne sytuacje są nie do odwrócenia, dlatego że bardzo wiele młodzieży i dzieci przyzwyczajonych do gier komputerowych zaczyna traktować życie, jak gdyby, że zawsze będą miały drugą szansę, trzecią szansę, czwartą szansę, piątą, dziesiątą, bo to jest tak jak w grze, że jeżeli zabiją pana raz, to pan zaczyna od początku i... Nowe życie. Nowe życie i grana dalej. Że życie można przegrać i że to jest to, co rodzice powinni dzieciom od bardzo młodego wieku tłumaczyć, że tak jest, że powinni być, wziąć własne życie w swoje ręce, że powinni być odpowiedzialni. To jest jedna z największych, myślę, największe przesłanie wychowania. Więc pan powiedział o słowie odpowiedzialność, bo ja się go zapytałem, jak wygląda wielokulturowość w pracy na budowie na wysokości. On mówi, ta wielokulturowość nie wygląda wielokulturowo, dlatego że ludzie z różnych kultur inaczej reagują na stres i raczej inaczej reagują na pracę i raczej pracują w grupie i oni pracując tam tych 20 ludzi na tym ostatnim piętrze, na nich czeka 200 osób na dole, bo od nich zależy jak szybko i jak oni pójdą do góry, więc tutaj nie ma, że tak powiem, pola manewru na wielokulturowość i bawienie się... Po prostu jest jedna organizacja jedna pracy organizacja, jedna albo organizacja, się przyjmuje, bawienie się w to, czy się kogoś wychowa, czy się nie chowa, bo są wychowa się, czy się nie wychowa, dlatego że są olbrzymie wymogi dotyczące bezpieczeństwa pracy. To jest pierwsza sprawa. I on był świadkiem, jak został przyjęty do pracy, że zaraz mu zwrócono uwagę, to musisz przestrzegać, to nie jest mała budowa, bo on wcześniej pracował na mniejszej budowie, tylko to już jest duża budowa, to nie jest domek jednorodzinny i te zasady bezpieczeństwa pracy, higieny pracy są podniesione na bardzo wysoki poziom, do tego stopnia, że tam, no, marihuanę złapano tam, jego kolega sobie w przerwie płacił marihuanę, walił marihuanę, więc brygadzista go z miejsca go wyrzucił z pracy. To jest kwestia życia i śmierci. To jest kwestia życia, to nawet nie o to chodzi, wie pan, wszystkie te budynki, które są, taki budynek powiedzmy 20, powiedzmy kondominium, ja przypuszczam, że on kosztuje z 50 milionów w zależności, plus minus 50 milionów dolarów. Przypuszczam, że ten deweloper może mieć na rozpoczęcie budowy, może w najlepszych okolicznościach 10 milionów dolarów i 40 milionów dolarów musi wziąć pożyczki. No ale to zaczyna, prawda, sprzedawać mieszkania w trakcie budowy. No tam nie zupełnie jest, także to nie zupełnie jest tak. To proces budowy takiego budynku... No, ale to wchodzimy... Ale nie, do czego zmierzam, bo ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Proces budowy od momentu rozpoczęcia do kończenia jest 4 lata optymalnie. Więc oni... 2-3. Ja od momentu jak ziemia, zonik jest zrobiony, kupią ziemię, jak zonik jest zrobiony i teraz tak, zaciągną pożyczka jest, niech pan policzy, 4%, widzi pan, media media o tym mówią, ale nie mówią do końca o tych wypadkach. Teraz jest wypadek powiedzmy, że ktoś się zabija. Z miejsca jest dochodzenie i budynek jest zawieszony. Czy przerywa się całą budynę, cyk. Czyli nie dość, że jest tragedia ludzka, zginął człowiek i tak dalej, to jeszcze są olbrzymie koszty związane z tym, koszty, że się spowalnia inwestycje. Tak. I z miejsca co? Dochodzenie 2 tygodnie, miesiąc, a może nawet dłużej, tak? Czyli panie Januszu, podsumuję. Czyli deweloper w tym momencie musi wyciągnąć, zapłacić tego rodzaju za to. Sytuacjach, jak? Nie ma wielokulturowości. Budowa, elektrownie atomowe. Nie ma miejsca na wielokulturowość, nie ma miejsca na marihuanę, nie ma miejsca na alkohol. Tam się trzeba zasymilować do tego BHP, który tam jest. I do grupy. I do grupy i trzeba mieć mało tego pewne umiejętności psychofizyczne. I tu wracamy do tego, czego zaczęliśmy, że
proszę Państwa, główne zadanie wychowania, co powinniśmy dać dzieciom, to jest nauczyć je odpowiedzialności. Bo odpowiedzialność, ludzie wolni muszą być odpowiedzialni i, tak, i to jedno bez drugiego nie funkcjonuje. Więc miejmy nadzieję, że podczas tych wakacji Państwu się to uda, nam wszystkim się to uda. Życzymy miłych wakacji i praktycznych połączenia przyjemnego z pożytkiem. Tym, którzy na nie jadą, no bo są już ci, którzy są przyjemnego z pożytecznym. Dziękuję bardzo.